Cześć, witam Was w następnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, lecimy sobie z makijażem budżetowym, ponieważ wszystko drożeje, więc stwierdziłam, że nagram film, w którym pokażę Wam kosmetyki, które naprawdę kosztują mało, a są rewelacyjne i zrobicie nimi świetny makijaż na co dzień, jak i na większe wyjścia, także zapraszam Was na dzisiejszą propozycję makijażową. Pierwszy krok to oczywiście krem z filtrem, który nałożyłam już kilkadziesiąt minut temu, więc przejdziemy sobie teraz do bazy. I użyję sobie dzisiaj bazy witaminowej, która fajnie wyrównuje koloryt, dodatkowo nawilża skórę, no i przedłuża trwałość makijażu. Przygotowuje nam tą skórę do podkładu i następnych produktów. Także nakładamy, ja standardowo robię to rękami, jak widzicie, ona jest taka delikatnie morelkowa. Baza się wchłonęła, więc przechodzimy sobie do podkładu i wybrałam na dzisiaj lekką propozycję, która ma dobre krycie, jest nawilżająca i będzie świetna dla skóry normalnej, dla skóry suchej oraz mieszanej. Zastanowiłabym się nad tym produktem, jeżeli macie cerę tłustą, ale dla pozostałych typów, które wymieniłam, jak najbardziej produkt powinien się sprawdzić. Jest to produkt od Eveline Selfie Time. Ja dla siebie używam koloru 01 lub 02, w zależności od tego, czy jestem delikatnie opalona, czy też nie. Nałożyłam naprawdę niewielką ilość na skórę i zobaczcie, on jest naprawdę bardzo wydajny, a oprócz tego zwróćcie sobie uwagę na jego krycie. Jest to produkt nawilżający, a naprawdę krycie moim zdaniem jest wystarczające jak na co dzień dla większości typów skóry. Ja też myślę, że na co dzień plus wiosną, latem nie używamy ciężkich podkładów, jakichś takich masek, więc myślę, że będzie dla Was wystarczające. Ja tutaj ostatnio właśnie sięgam po ten podkład i sprawdza mi się bardzo fajnie. Podczas rozprowadzenia podkładu pamiętajcie, żeby delikatnie dojechać sobie też gąbeczką tutaj przy skroniach lub przy okolicach uszu, zwłaszcza kiedy macie odkryte uszy. Macie włosy związane w kucyka albo Wasze uszy mocno oznaczają się kolorem od pozostałej części twarzy, ciała. To śmiało wtedy można sobie po prostu kilkoma ruchami gąbki przystemplować tak uszko i wtedy ten kolor będzie jednolity i będzie się ładnie zgrywał z twarzą. Tak samo oczywiście jeśli chodzi o przyciąganie podkładu z żuchwy delikatnie na szyję. Wtedy będziecie mogły wyrównać sobie ten kolor idealnie i jeśli Wasz podkład nie jest idealnie dobrany, kolor gdzieś tam ciut się różni, no to takim przyciągnięciem zmniejszycie właśnie tą widoczność tej różnicy koloru. Korektor również lekka propozycja, Miss Sporty Perfect to Last 24 Hours i tak jak mówię, to jest produkt o takim średnim kryciu, bym powiedziała, bardziej w kierunku do lekkiego, ale jeśli nie macie mocnych, widocznych zasinień pod oczami, nie macie mocnych wyprysków, które trzeba zakryć taką porządną warstwą mocno kryjącego produktu, to myślę, że będzie dla Was wystarczający. On też nie jest produktem matowym, więc nie będzie wysuszał okolic pod oczami, także jeśli macie problem właśnie z taką suchą skórą w tych strefach, nie sięgajcie po podkłady, które będą matowe, bo na pewno spotęgują efekt takiej suchości. Kolejny krok to konturowanie i dzisiaj wykonam sobie konturowanie bronzerem na mokro. Użyję sobie Maybelline Studio V Contour, to jest taki stick dwustronny, jasny i ciemny, ale jeśli szukacie produktu, który jest tylko bronzerem, nie ma tej części jasnej, to bardzo fajnym zamiennikiem jest ten produkt, który tutaj Wam się za momencik wyświetli na ekranie, to jest stick z Belle i bardzo lubię oba. Tak jak w sumie widzicie, ja częściej używam tej strony, tej faktycznie używałam może raz. Także jeśli wolicie kupić sam stick do konturowania, no to właśnie ten z Belle myślę, że będzie lepszy, chociaż ten też bardzo lubię. Nakładam bronzer na kości jarzmowe, okolice włosów, odrobina na końcówkę nosa i podkreślimy sobie też dzisiaj żuchwę. Zobaczcie, to jest bronzer, który nie ma bardzo mocnego pigmentu, dzięki czemu możemy budować sobie to konturowanie i moim zdaniem konturowanie na mokro jest super sprawą dla dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę z konturowaniem twarzy. Ponieważ jeśli konturujemy się produktem na sucho, no to po nałożeniu go suchym pędzlem na suchy puder jest problem ten produkt wyblendować. A w sytuacji, kiedy nakładamy stick na mokry podkład, zawsze możemy zmniejszyć intensywność. Jeśli dobrze dobierzemy produkty, to nie narobimy sobie żadnych plam i to konturowanie będzie przyjemne, bo zobaczcie, w tym momencie, po tym konturowaniu niewiele widać, więc w takiej sytuacji mogę sobie dokładać i samemu regulować tą intensywność mojego bronzera
miejsca, gdzie no, tak naprawdę chcę go nałożyć i gdzie chcę go zaaplikować. Całość utrwalam sobie sypkim bambusowym pudrem od Paese. Wybieram właśnie puder sypki, który jest transparentny, nie daje krycia, ponieważ to mi w zupełności wystarcza do takiego makijażu codziennego, gdzie już tak naprawdę krycie mam zapewnione dzięki podkładowi oraz korektorowi. I utrwalam także tą strefę, którą konturowałam, czyli stick do konturowania. Pędzelek w ogóle też jest dostępny w drogerii Flow, jest to pędzelek z Lovely. Tak prezentuje się aktualnie konturowanie. Jest bardzo subtelne. Jeśli lubicie mocniejszy efekt, a nie chcecie tego zrobić przy pomocy sticku, bo nie chcecie przesadzić, to zawsze po produkcie mokrym, czyli po takim sticku, możemy sobie to konturowanie delikatnie wzmocnić, jeśli macie taką potrzebę. Ja na przykład do tego dzisiaj użyję sobie bronzera z Lovely Golden Glow. To jest taki bronzer delikatny, ponieważ używam kolorku 2. To jest delikatny odcień, jasny. Niektórzy nawet tego produktu używają jako normalnego pudru do całej twarzy, jeśli mają ciemniejszą karnację. Ale jeśli jeszcze jesteście raczej blade, to myślę, że on w zupełności wystarczy Wam, tak jak u mnie, jako bronzer. I po prostu tym produktem suchym po pudrze wzmacniam sobie te miejsca, które chcę mieć mocniej wykonturowane. Róż, bardzo ważny element mojego makijażu. Od jakiegoś czasu jestem zakochana w różu. I użyjemy sobie różu z Maybelline Fit Me. Co ważne, kolor 40. Lubię też kolor 25, ale on jest matowy i bardziej zgaszony. 40, której dzisiaj użyję, jest bardziej rozświetlająca, ma dużo drobin, jest taka bardziej perłowa. Także tutaj też wybór zależy od Was, czy wolicie wykończenie matowe, czy takie bardziej perłowe. Ja zdecydowanie rozświetlające, więc właśnie wybieram tą opcję 40 na teraz. Zimą częściej używałam 25, ponieważ wtedy bardziej stawiałam na ten mat. A w sumie jeszcze Wam tutaj mogę podrzucić zamiennik tego produktu. Ta 40 z Maybelline jest bardzo podobna do różu, który Wam się teraz pokażę na ekranie. Jest to róż z Eveline Feel the Blush, kolor 02 Dahlia. To są takie dwa bardzo podobne produkty. 02 Dahlia od Eveline jest bardziej w róż, a tutaj mamy bardziej taką brzoskwinkę i tylko tym się różnią, ale wykończenie, jeśli chodzi o rozświetlenie, jest tutaj bardzo, bardzo podobne. Jeśli chcemy więcej rozświetlenia, bo sam róż rozświetlający to za mało, to sięgam sobie jeszcze po rozświetlacz. Rozświetlacz tutaj właśnie akurat jest Eveline, to jest Glow and Go, czyli to jest ta sama seria, z której pokazywałam Wam przed momentem róż. No i właśnie tym rozświetlaczem delikatnie wzmocni sobie rozświetlenie, ale nakładam rozświetlacz tylko i wyłącznie tutaj nad bronzer i nad róż. I myślę, że to w zupełności wystarczy. Skóra jest i tak taka raczej świeża, naturalna, rozświetlona, także żeby nie przesadzić, tylko tutaj i jest ok. Jeśli chodzi o brwi, to chcę, żeby były delikatne i żeby nie grały głównej roli w tym makijażu, więc podkreślę je raczej tak subtelnie. Najpierw zaczynam od wyczesania sobie ich spiralką. I kolejno nałożę bardzo małą ilość cieni do brwi. Mam tutaj cienie do brwi od Miss Sport i jest to Studio Eyebrow Kit. Bardzo tanie, a naprawdę fajne. Tutaj mamy taki cień a la woskowy, a tutaj typowy cień sypki. Znaczy prasowany, ale suchy, o to mi chodziło. Także ja właśnie tym cieniem suchym delikatnie uzupełniam sobie braki w brwiach. Robię to raczej taką lekką ręką, nie skupiam się za bardzo, żeby to było super precyzyjne, jak na przykład pomadą, tylko po prostu wypełniam sobie braki, delikatnie nadaję kolor brwiom, nadaję im kształtu i kolejno przejdę do ułożenia ich i dzisiaj użyjemy sobie mydełka, które testuję od kilku dni i fajnie mi się sprawdza, więc stwierdziłam, że pokażę Wam je w filmie, bo wiem, że ciężko jest znaleźć fajne mydełko, bo większość się pieni, a akurat ten produkt, którego ja używam i testuję, nie pieni, ani tak nie bieli na brwiach jak na razie. Ten cień teraz delikatnie sobie wyczesuję. Jeżeli gdzieś tam jest jakiś nadmiar, to po prostu on
zostanie wyczesany i zostanie na szczoteczce. No i przechodzimy do mydełka. Mydełko, o którym mowa, to Paese Brow Story, tak się nazywa. Jeżeli używacie mydełek, to polecam Wam nabierać sobie troszkę mydełka na rękę, żeby nie wkładać tutaj brudnej szczoteczki, czy po prostu szczoteczki, tylko odrobinę, na przykład końcówką od pensety, nakładamy sobie na dłoń. Mydełko zamykamy, żeby nam nie wysychało, a czystą, umytą, świeżą szczoteczką będziemy rozprowadzać mydełko na brwiach. Ja najpierw tak wcieram sobie to mydełko w szczoteczkę, a następnie przechodzę do takiego wtłoczenia ala mydełka w brew. Ja akurat zwykle zaczynam od przodu, wyczesuję sobie przód. Jak widzę, że włoski się już układają i są takie poddatne, już oklejone tym mydełkiem, no to kawałek dalej. No i robię tak oczywiście z całą brwią. Kiedy brwi są już w pełni takie, wiecie, oklejone mydełkiem, to po prostu nadaję im kształt, który chcę uzyskać. Czy one mają być mocno nastroszone, czy chcę delikatnie je położyć, to po prostu taki ruch wykonuję spiralką. I makijaż oka. Makijaż oka nie będzie dzisiaj żadnym skomplikowanym makijażem, więc jestem pewna, że każda z Was sobie z nim poradzi. Będzie to po prostu taki makijaż monotematyczny, jeden cień na całej powiece ruchomej. Użyję sobie paletki, która kiedyś była mega tania, nie wiem, czy jest jeszcze dostępna, ale lubię z niej jeden cień. Może znajdziecie jakiś zamiennik, a jeśli mi się uda, to oczywiście na pewno dam Wam znać w przyszłych filmach lub na stories na moim Instagramie. Lubię ten środkowy cień, to jest taki różny różowo-pomarańczowo-złoty połysk. No i właśnie, uważam, że na wiosnę, w takim sezonie, jaki mamy obecnie, tego typu cień super sprawdzi się właśnie nałożony, tak jak ja Wam dzisiaj pokażę, czyli rozprowadzamy sobie korektor, żeby nic nam się tutaj na pewno nie rolowało przed nałożeniem cienia, i na świeżo rozprowadzony korektor przyklejamy sobie cień brokatowy. Jeżeli nie chcecie takiego cienia różowo-brzoskwiniowego, to oczywiście możecie w taki sposób rozprowadzać każdy inny cień, który ma połysk. To nie musi być, wiecie, jakby stricte akcent w takiej kolorystyce. Tutaj będzie również dobrze wyglądał taki połysk a la szampański, srebrny, złoty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, jakikolwiek połysk. Także jakikolwiek połysk Wam się widzi, jaki Wam pasuje do danej stylówki, możecie sobie w taki sposób nakładać. Noszę soczewki korekcyjne i zwykle po aplikacji cieni muszę tak trochę pomrugać, żeby mi się ułożyły na powiece. Ok, następny krok, który również moim zdaniem jest ważny, zwłaszcza jeśli chcecie mieć mocniej podkreślone rzęsy albo chcecie, żeby wydawały się gęstsze. Bierzemy czarną lub brązową kredkę do oczu, najlepiej, żeby była to kredka raczej miękka, i nią podkreślimy sobie górną linię wodną. W jaki sposób? Jeżeli nie macie ultra wrażliwych oczu, to bez problemu zrobicie sobie ten krok. Nie martwcie się, to tylko tak strasznie wygląda. Podnosimy sobie w ten sposób oczko do góry i malujemy sobie tą górną linię wodną, czyli tą linię przy górnych rzęsach. Możemy robić to kawałeczkami. Pomrugać, podnosimy znowu powiekę, kawałeczek, mrugamy i robimy sobie tak po prostu do końca. I zaraz pokażę Wam porównanie oko przed i po. Zobaczcie sobie teraz na moje oczko prawe, które jest podkreślone kredką, a oko lewe, które nie jest. To jest o wiele bardziej sauté, ale spójrzcie właśnie na linię rzęs. To od razu wydaje się gęstsze, mimo że nawet nie mam wytuszowanych tutaj rzęs. Także fajna opcja, fajny prototyp, mam nadzieję, że wykorzystacie. Makijaż oka wykańczam oczywiście tuszem. Użyjemy sobie dzisiaj tuszu od L'Oreal Volume Million Lashes. Daje fajny efekt, naprawdę super wydłuża rzęsy, rozdziela je, więc myślę, że do dzisiejszego makijażu, do tego makijażu taki efekt będzie wyglądał świetnie. Usta, i na usta nakładam dzisiaj błyszczyk, który uwielbiam od lat. Jest to jeden z moich ulubionych drogeryjnych błyszczyków w tak świetnej cenie. Błyszczyk od Lovely. Ja tutaj mam chyba kolorek 3, ale pewna nie jestem, bo mi się zdarła naklejka, ale wrzucę Wam na ekran screen z odpowiednim kolorem, z dobrym kolorem, którego teraz używałam. Zobaczcie, jaki on jest piękny. A kosztuje serio bardzo niewiele. Także zapraszam Was gorąco do drogerii Flowy na zakupy.
Mam nadzieję, że propozycja makijażu Wam się podoba i że wykorzystacie ją u siebie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach oraz zapraszam Was serdecznie na mój Instagram oraz na mój TikTok. Wszędzie nazywam się tak samo, czyli Klateks. Żegnam się i widzimy się w następnym filmie. Buziak, pa, pa!